Górnictwo i geologia to jeden ze sztandarowych kierunków uczelni Jana Wyżykowskiego, wspieranego przez KGHM. Właśnie ukończyło go kolejnych kilkudziesięciu studentów. Studia inżynierskie to duże wyzwanie, mówi dziekan Wydziału Zamiejscowego uczelni Jana Wyżykowskiego w Lubinie. Nasi studenci fantastycznie sobie z tym zadaniem radzą i poprzez 3,5-roczne kształcenie uzyskują wystarczające kwalifikacje, żeby później z powodzeniem i świetnymi sukcesami się obronić. Jakość kształcenia jest dla nas bardzo ważna, ale staramy się studentom przedstawić tą wiedzę w taki sposób, aby ją zrozumieli. Jeżeli mają jakiekolwiek pytania, zawsze mogą się do nas zwrócić z problemami i wtedy służymy im pomocą. Efektem tego są właśnie dzisiejsi inżynierowie. Absolwenci chwalą i uczelnię, i kadrę. Kadra to jest wspaniała kadra. Miła atmosfera, tak samo z kolegami ze studiów. Wszystko przebiegało w dobrej atmosferze i bardzo mi się podobało. Różnie bywało. No było trudniej, dlatego że ja nie pracuję w zawodzie, dlatego na pewno było gdzieś tam troszkę trudniej. Natomiast nie było tak źle, wykładowcy pomagali, zawsze z miłą chęcią wychodzili, więc nie było problemu. W tym roku Polkowicko-Lubińska Uczelnia obchodzi 20-lecie istnienia. Funkcjonujemy 20 lat. Nasza praca de facto sprowadza się do organizacji procesu dydaktycznego, do prowadzenia studiów, do przekazywania wiedzy. Jeżeli studenci po 3,5 roku kończą studia z wynikiem pozytywnym, czy tak jak w niektórych przypadkach z bardzo wysokimi wynikami, to nie ma większej satysfakcji dla pracownika dydaktycznego, dla dziekana, czy dla mnie jako rektora. To jest kwintesencja naszej pracy. W sumie studenci górnictwa i geologii, logistyki, mechatroniki, informatyki oraz kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji odebrali 60 dyplomów inżynierów.